Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Zgodnie z obietnicą dzisiaj sobie scharakteryzujemy ruch jednostajnie przyspieszony, który jest jednym z dwóch typów ruchu jednostajnie zmiennego. I w takiej najkrótszej definicji, tak jak już prawdopodobnie się domyślacie, ruch jednostajnie przyspieszony się wyróżnia od ruchów jednostajnie zmiennych tym, że no oczywiście A jest stałe, czyli wektor przyspieszenia jest stały, ale tym, że zwrot wektora przyspieszenia jest równy ze zwrotem wektora prędkości. Czyli to przyspieszenie tak jakby jest dodatnie, prawda? Czyli ciało nie będzie nam zwalniać, ale będzie nam przyspieszać. Zgodnie z tym, po części zgodnie z równaniami, które sobie już wyprowadziliśmy na poprzedniej lekcji, V to jest V0 plus A razy delta T, czyli szybkość się zmienia w czasie zgodnie ze wzorem, że to jest szybkość początkowa plus zmiana szybkości, to jest ten przyrost szybkości w czasie, który jest równy oczywiście przyspieszenie razy przyrost czasu, w którym następuje ten przyrost szybkości. I to, co sobie możemy zauważyć, zresztą o tym sobie powiedzieliśmy już też na poprzedniej lekcji, to, że jeżeli V się zmienia w sposób stały, czyli A jest stałe, no to A jest opisane funkcją stałą, a V jest opisane funkcją liniową. I w tej funkcji liniowej teraz możemy sobie wyróżnić takie dwa obszary. Staram się je narysować. To jest obszar pierwszy, on jest tutaj. I to jest obszar drugi, on jest tutaj. Kilka rzeczy, które można zauważyć. Przede wszystkim tutaj, ja będę używał kolorków, tutaj mamy V0, czyli do tej wysokości jest V0, tak? A zatem to pole to jest nic innego jak V0 razy T. A V0 razy T już nam mówi o drodze. Zapiszę to drogę jako S1. Teraz staramy się wyznaczyć tak naprawdę równanie na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Jak będzie ono wyglądało? Mamy S1, to jest część drogi. To jest V0 razy T. Ale pamiętamy z poprzednich lekcji, że droga to jest całość pola pod wykresem V od T. To jest dopiero pierwszy obszar. Mamy do czynienia jeszcze tutaj z drugim obszarem. Drugi obszar to jest ten obszar. Dobra. I widzimy, że on już nie jest prostokątem, on jest trójkątem. S2. Tutaj, tak swoją drogą, tu możemy sobie wprowadzić jakieś V w danym momencie, które jest. I wtedy o wiele łatwiej nam zauważyć, że tutaj do tego momentu, trochę krzywo zaznaczyłem, dobra, to jest nic innego jak delta V, więc to jest przyrost szybkości. Możemy zauważyć, że ta druga część jakby drogi przebytej przez ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym się wyraża wzorem 1/2 ze względu na to, że to jest trójkąt razy delta V razy T, dlatego że ten drugi bok trójkąta to jest wciąż T. Dobra, przejdziemy tutaj, tu mamy więcej miejsca. Jak możemy zapisać to S2? Wiemy, że delta V to jest nic innego jak A razy delta T. To mamy tutaj. A zatem S2 możemy zapisać jako 1/2 razy A razy. I teraz zakładając, że czas mierzymy od zera, no to delta T to jest nic innego jak T. A zatem A razy T kwadrat. Czyli całkowita droga, i to jest bardzo ważne, to jest kluczowy wzór, zapiszę to na czerwono, przebywana przez ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym w danym czasie, to jest V0T plus 1/2 AT kwadrat drugich. A zatem mamy tutaj dwa człony. Człon jakby od tej szybkości początkowej i człon pochodzący z tego, że to ciało nam przyspiesza i nabywa jakiejś szybkości, z którą w każdym momencie pokonuje jakąś drogę. A zatem S w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest V0 razy T plus 1/2 AT kwadrat. Dobra. Oczywiście, jeżeli sobie podstawimy za V0, 0, czyli ciało na początku nam się nie poruszało,
jakimś arbitralnie wybranym układzie odniesienia, czyli jego szybkość wynosiła na początku 0, wartość prędkości była 0, to S się sprowadzi do samego AT kwadrat drugich. I wtedy o wiele łatwiej nam będzie narysować, jak się prezentuje funkcja opisująca nam S od T, a funkcją tą jest nic innego jak parabola. Widzimy tak naprawdę tutaj równanie paraboli. S możemy sobie oznaczyć jako jakiś Y, a drugi możemy sobie oznaczyć jako jakiś nowy parametr, duże A, a T kwadrat to jest nic innego jak X kwadrat. A więc flagowy przykład pamiętany z matematyki równania paraboli. I oczywiście ta parabola nam może różnie wyglądać. Tutaj, jeżeli wierzchołek jest w punkcie 0, no to mamy do czynienia właśnie z tą sytuacją, która jest tutaj oznaczona, czyli dla V0 równego 0. Ale może być również tak, że V0 to nie jest 0 i wtedy ten wierzchołek nie będzie przypadał dokładnie w punkcie 0, 0. Ten wierzchołek oczywiście możemy bez problemu wyznaczyć. Kilka jeszcze dodatkowych rzeczy, a mianowicie troszeczkę opisu wektorowego, też troszeczkę takich kilka specyficznych sytuacji. Przede wszystkim pamiętamy, że droga to jest nic innego jak wartość wektora przemieszczenia. I możemy to zapisać dalej, tak? Droga, pamiętamy, że to jest V0T plus AT kwadrat drugich, czyli to jest wartość wektora przemieszczenia. Zatem to nasze przemieszczenie w X na przykład, dlatego że no rozważmy sobie szczególny przykład ruchu, który się odbywa w jednym wymiarze, gdzie najprościej. W takim razie przemieszczenie w x to jest V0 no, x-owa składowa razy t plus ax, czyli przyspieszenie x-owe, t kwadrat drugich. A zatem pamiętając, że napiszemy jeszcze, że delta x to jest nic innego jak x w danym momencie. No to okej, napiszemy delta x od czasu. Nic innego jak x w danym momencie, czyli w zależności od czasu minus x0. Jak to podstawimy tutaj, to widzimy, że x to jest x0 plus v0t plus 1 druga ax t kwadrat. I to jest ogólne równanie na x-ową, czy jakąkolwiek inną, czy itową współrzędną dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. Analogicznie możemy to opisać w sposób wektorowy. Zmiana wektora wodzącego, czyli przemieszczenie, to jest V0 wektor razy T plus A wektor razy T kwadrat drugich. I znowu delta R to jest nic innego jak R w danym momencie. Oczywiście to i to jest zależne od czasu, już nie będę tego pisał. Minus R0, czyli początkowy wektor wodzący. A zatem R w zależności od czasu to jest R0, czyli początkowy wektor wodzący, to jest nasz pierwszy człon, plus V0 wektor razy T, drugi człon od początkowej prędkości, plus człon od przyspieszenia, czyli wektor przyspieszenia razy T kwadrat drugich. To jest ogólny wzór wektorowy na wektor wodzący w zależności od czasu dla ruchu jednostajnie zmiennego. Dobra. I teraz, tak jak powiedziałem, możemy mieć dwie w obrębie ruchu jednostajnie przyspieszonego, możemy mieć dwie sytuacje. Sytuacja, w której znowu ciało się porusza w kierunku zgodnym, czy zgodnym ze zwrotem osi układów współrzędnych i wtedy będzie nam ten ruch opisywało to równanie, ale możemy mieć też sytuację przeciwną, kiedy ciało się porusza przeciwnie do zwrotu osi układów współrzędnych i wtedy sytuacja ta będzie opisana przez to równanie. Czyli widzimy, że x to jest x0, bo ciało było w jakimś położeniu początkowym i dalej idzie tak naprawdę to samo, z tym, że idzie z minusami, dlatego że ciało się porusza przeciwnie do tego, jak jest skierowana oś. Czyli mamy minus V0x razy T i minus 1 druga
a xt kwadrat drugich, czyli dokładnie te same człony, z tym, że z minusami, żeby uwzględnić to, że ciało się porusza w stronę przeciwną. Czyli tak jakby zawracało coś takiego. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o teorię ruchu jednostajnie przyspieszonego. Na kolejnych lekcjach sobie porobimy zadania, dlatego że to najlepiej jest zrozumieć rzeczywiście robiąc zadania. Ja dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.